Panie Marcinie, ostatnio widzieliśmy się na konferencji prasowej klubu sportowego Kamper Wyszków, gdzie zakomunikowaliście, że gracie od tego sezonu w pierwszej lidze. Spotykamy się dzisiaj przed halą, w środku trwa remont. Jak przygotowania drużyny? Cieszę się, że możemy się spotkać już praktycznie w trakcie przygotowań chłopców. W tej chwili zawodnicy wyjechali na obóz kondycyjny do Dębicy na 10 dni, są tam od 8 sierpnia. Trwają już w tej chwili przygotowania rozgrywane z piłką. W ogóle zawodnicy trenują już od 15 lipca, są już w Wyszkowie. Jest to drużyna, która najwcześniej zaczęła przygotowania i miejmy nadzieję, że szczyt formy osiągną w odpowiednim momencie. Będą przygotowani już do sezonu jak najlepiej. W tej chwili są w Dębicy, będą grali tam mecze sparingowe, m.in. z Jadarem Siedlce, a do Wyszkowa wrócą w przyszły piątek. Sezon zaczyna się co prawda dopiero 6 października, ale z tego co słyszałem, przede wszystkim też dla kibiców chyba przygotowujecie szereg występów jeszcze przedsezonowych. Z kim będzie grała wyszkowska drużyna? No tak, jest to sezon zaczyna się 6 października, będzie to mecz rozpoczynający w Wyszkowie, mecz z Pekpolem Ostrołęka, dobrze nam znanym Pekpolem Ostrołęka, gdzie graliśmy z nimi w Pucharze Polski w ubiegłym roku. Natomiast przygotowywany jest turniej w Wyszkowie 14-15 września, gdzie zagrają dwie drużyny z Plus Ligi, a jest to Indykpol AZS Olsztyn i Politechnika Warszawska oraz Pekpol Ostrołęka, no i oczywiście Kamper Wyszków. No to dla kibiców rzeczywiście nie lada gratka. Czy także jeszcze sparingowe pojedynki na wyjeździe będziecie do tego 6 października toczyć? Jest przygotowywany również sparingowy pojedynek, prawdopodobnie na wyjeździe z drużyną z PLS-u, ale to jeszcze potwierdzimy i poinformujemy. Natomiast będzie jeszcze rozgrywany w dniach 15-16 września turniej w Ostrołęce, gdzie będzie występował również Kamper, będzie występował Ślep z Suwałki, będzie Pronar Parkiet Hajnówka, no i oczywiście Pekpol Ostrołęka. Oczywiście każdy zespół przed sezonem stawia sobie jakieś cele. Jaki jest Wasz cel na pierwszą ligę w nadchodzącym sezonie? No nie oszukujmy się, że no, gdyby była pierwsza czwórka, będziemy bardzo zadowoleni, ale no, jesteśmy beniaminkiem pierwszej ligi i no, pierwsza ósemka będzie nas bardzo satysfakcjonowała w tym sezonie. Najpoważniejsi rywale w pierwszej lidze, to Pana zdaniem? Uważam, że nie ma najpoważniejszych. Myślę, że od początku trzeba będzie walczyć o każdy punkt, o każdy mały punkt, bo jest to naprawdę wyrównany. Pierwsza liga jest już to profesjonalna liga i liga wyczynowa, więc nie ma drużyny, która będzie faworytem. Myślę, że od początku będzie się toczyła walka. Natomiast to, co prezentują dzisiaj chłopcy na treningach, cieszę się, że jest hala remontowana, bo myślę, że mógłby parkiet tego nie wytrzymać. Liga profesjonalna, jak Pan wspomniał, to też zdecydowanie wyższe nakłady finansowe. Dacie radę? No staramy się jak możemy, staramy się jak możemy. Zachęcamy wszystkich, którzy chcą wesprzeć nasz klub. Wspiera nas bardzo wiele osób, wspiera nas Gmina Wyszków, wspiera nas powiat, wspierają nas nasi sponsorzy. Mogą wspierać nas również mieszkańcy poprzez przystąpienie do klubu Stok, który jest w naszym klubie. Są karnety wstępu wtedy na mecze. Zapraszam na stronę internetową KS Kamper Wyszków. Jest nowa strona internetowa, która uruchomiona została teraz w sierpniu. Tam można znaleźć wszystkie informacje, można znaleźć terminarze, klub Stok, do którego naprawdę serdecznie zapraszam. Można wesprzeć nasz klub. Bardzo dziękuję za rozmowę. Serdecznie dziękuję. Do zobaczenia na meczach. Pozdrawiam.